Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 14 lipca. Także zaczynamy. Karty Tarota oraz Kipera dla wyjaśnienia, ale to za chwilkę. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Zobaczcie, tutaj wypadła karta ósemki monet. Dużo pracy oczywiście tego dnia. Przepraszam za moją chrypę. Dużo pracy, zajęcie się, moi drodzy, tym, co do nas należy, tak? I satysfakcja z tego oczywiście. Moi drodzy, tutaj też można powiedzieć, że jest dużo planowania, różnego rodzaju strategie ustalane. Możemy mieć, moi drodzy, jakieś badania kontrolne również tego dnia. Ale też pamiętajcie o tym, że tutaj są jakieś sprawy nawracające, dolegliwości nawracające. Oczywiście oprócz pracy i planowania też dla niektórych tutaj mogą być wiadomości na przykład o jakimś spadku. Tutaj też to jest bardzo prawdopodobne. Też może będziemy chcieli coś zmieniać tutaj, coś ulepszać, planować, także na pewno dzień bardzo pracowity. No i oczywiście, moi drodzy, co tutaj można powiedzieć do tej pracy? Zobaczmy, co nam Kiper wyjaśni, karty Kipera, co nam wyjaśnią, co nam dopowiedzą. A mianowicie... Tutaj, moi drodzy, zbliża się duża ilość pieniędzy. Także wkrótce, moi drodzy, możemy się, bardzo możliwe, że właśnie z pracy spodziewać pieniędzy. Może jakiś bonus tego dnia, może zaległy przelew do nas przyjdzie. Możliwe, że docenią nas, tak? Także bardzo dobra informacja, aby pracować, tak, nie poddawać się, pomimo, że tutaj no nie będzie łatwo, ale to do Was należy, Wy to sobie wybraliście i dacie sobie bardzo dobrze radę, pomimo tutaj wielu zajęć i tak jak mówię, planowanie dalsze i rozpoczynanie możliwe dla niektórych jakiejś nowej pracy, nowego rozdziału w życiu. Także kochani, też tutaj jest dobra przesłanka na ten dzień, bo oczywiście karty informują, że z tego coś będzie, tak? Nie teraz, to w przyszłości. Te pieniądze się pojawią. Możecie mi wierzyć bądź nie, ale jesteście na właściwej ścieżce. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, jeśli będziecie mieli na przykład chwilę zwątpienia. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.